Cześć, jestem Klaudia to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Obwód rombu o przekątnej długości 4,8 pierwiastki z 2 jest równy. No i tutaj zaznaczamy sobie pierwszą przekątną i drugą przekątną. Na co zwracamy uwagę? W rombie przekątne przecinają się nam pod kątem prostym, ale my do obliczeń potrzebujemy połowy jednej i połowy drugiej przekątnej. Więc wpisujemy nie 4, a 2 i nie 8 pierwiastków z 2, tylko 4 pierwiastki z 2. I tutaj mamy A, czyli krawędź rombu. I za pomocą twierdzenia Pitagorasa wyliczamy krawędź. Tu są trzy prostokątne, więc mamy 2 do potęgi drugiej. Dodać to całe w nawias, 4 pierwiastki z 2 do potęgi drugiej. A kwadrat. Przypominamy sobie wzór, że pierwiastek z A wzięty do potęgi drugiej daje nam po prostu A. Czyli tu jest 4. 4 do drugiej to 16 razy. Tutaj na mocy tego wzoru będziemy mieć z tego 2, no a kwadrat zostaje. 4 dodać 32, A kwadrat. 36 a kwadrat. Pierwiastkujemy, odwracamy. Pierwiastek z 36 to 6. Czyli krawędź ma długość 6. My mamy się doliczyć obwodu, czyli nasz rąb ma tutaj 4 boki, czyli 4a. Za a podstawiamy szóstkę. 4 razy 6 to 24. Zaznaczamy odpowiedź A. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.